Jak Wikipedia zmienia świat? Rozmowy o największej encyklopedii w historii. Przy mikrofonie Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu pod nazwą Jak Wikipedia zmienia świat. Dzisiaj dowiemy się od specjalisty. Michał Buczyński jest ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Jak Wikipedia zmienia świat, walcząc z dezinformacją? Zjawisko, które Wikipedii nie jest od samego początku, bo od samego początku Wikipedia się z tym borykała. Natomiast media społecznościowe inne niż Wikipedia dopiero dzisiaj zaczynają dostrzegać ten problem i zaczynają się zastanawiać, jak je u siebie zwalczyć. I myślę, że będą czerpać z Wikipedii, z naszych doświadczeń. Ale ty się przyglądałeś temu, jak wygląda wojna na Ukrainie w Wikipedii, czy wojna w Ukrainie, teraz się powinno mówić chyba już. Profesor Miodek mówi, że obie formy są dozwolone. Oczywiście forma W pokazuje, zmienia coś, traktuje Ukrainę jak każde inne państwo. No tak mi się wydaje, że ta zmiana razem z tą wojną jakoś następuje i ci, kto, tak jak się mówi, Związek Sowiecki, a nie radziecki. Tak, już... chociaż to drugie, to wydaje mi się, że to jest trochę nacechowane jakoś bardziej nawet ideologicznie. Aczkolwiek nie wiem. Może tutaj też, właśnie też takie nadanie podmiotowości bardziej Ukrainie, czyli mówimy w Ukrainie, prawda, tak, a nie... Tak. Z twoich obserwacji, co wynika? Bo mamy kilka tematów. Mamy Wikipedię w Rosji, mamy Wikipedię w Ukrainie, mamy Wikipedię w Polsce, powiedzmy i w Europie. No powiedzmy, że ta w Polsce to jest w Europie, jak gdyby w Unii Europejskiej, w tym świecie zachodnim. Tak. A prawda wcale nie leży po środku w tym wypadku. Nie, prawda, jak to się mówi, prawda leży tam, gdzie leży. Prawda nie leży po środku, my to jako wikipedyści widzieliśmy od zarania dziejów, to znaczy sama zasada, waga, prawda, która mówi, że rzeczom dajemy, przykładamy taką po prostu ważność, nie taką samą, nie tożsamą, nie traktujemy tak samo zwolenników teorii o kulistości Ziemi i zwolenników teorii o płaskości Ziemi, prawda? Tu nie ma kompromisu. Tak, nie ma kompromisu, bo kompromisy są bardzo umiarkowane, więc nie, Wikipedia nie jest jakimś przeglądem demokratycznym wszystkich możliwych twierdzeń, ani wyciąganiem jakiejś średniej, więc wojna na Ukrainie nie jest spowodowana w 74% przez Rosję na przykład, prawda? Nie, tutaj jesteśmy bardziej autorytatywni i wybieramy po dokładniejszym sprawdzeniu, szukamy tej jakiejś prawdy w rozumieniu takim oświeceniowym. Chociaż nie jest to łatwe. No, w rozumieniu świata zachodniego. Tak, raczej tak, znaczy w rozumieniu świata oświeceniowego, które tak się składa, że się zbiega z tym światem zachodnim. Chociaż tak, oczywiście, no, świat zachodni też ma swoją narrację i żaden kraj, żadna epoka, żadna cywilizacja nie jest od niej wolna. Ale o tym też wie doskonale Wikipedia, nawet anglojęzyczna Wikipedia, jej bardzo stary termin, czyli systemic bias, to skrzywienie systemowe, którego należy się wystrzegać. Skrzywienie pokazujące, że będziemy opisywać świat takim, jakim my widzimy go teraz, jakim go widzą źródła zachodnie. W ten sposób na przykład Afryka, czy Azja, czy dana rzecz będzie opisywana tak, jak ją widzi jakiś mainstream, albo co najwyżej akademia, a na przykład świata anglosaskiego, prawda? Jak ona wygląda z wysokości Uniwersytetu w Berkeley albo w Nowym Jorku, a to niekoniecznie jest obraz pełny, prawdziwy, kompletny, tak? No, ja znam taki przykład nieobiektywizmu amerykańskiego, który polega na tym, że amerykańskie mapy świata są robione na, rozłożone na walcu bodajże. Czyli Ameryka i Grenlandia stają się olbrzymie, bo są po prostu powiększone. Natomiast Afryka, która jest jak gdyby w środku, to taka się kurczy, się troszkę znaczy, mała zrobi. Mówiłem w ogóle o mapie Mercatora. Nie wszyscy uważali na lekcjach geografii, bo na lekcjach geografii, nie pamiętam czy w podstawówce, w liceum na 100% się mówi, że mapy są jakie? Że mapy są wierno-odległościowe, wierno-kątowe albo wierno-kształtne.
albo żadne z nich. Nie? Znaczy, jak jest mapa wierno-odległościowa, czyli odległości się na tej mapie zgadzają między dwoma punktami zawsze i wszędzie, to już kąty się nie będą zgadzać. Mm-hmm. I, no bo jak się kształt kule, tym bardziej się nie będzie kształt. Jak tak. się kulę przedstawia na płaskiej powierzchni, no to zawsze musi być jakieś przekłamanie. Tak, tak. Na i to na kwadracie nawet. Jeszcze często. Nie? No, no, no właśnie, czy na prostokącie. Tak. Ale właśnie Amerykanie lubili być więksi w stosunku na przykład do Afryki. Tak. Znaczy Mercator Dam w ogóle bardzo pomaga, bo Mercator powiększa Europa. Też Polskę. Znaczy generalnie Mercator bardzo powiększa wszystko, co jest na północ, albo na południe od równika, prawda? Im bardziej się oddalasz od równika, tym stajesz się większy. Dlatego na przykład ta Skandynawia jest taka duża na tej mapie i Grenlandia, a z kolei Afryka wydaje się stosunkowo mała, podczas gdy, jeśli popatrzę się na mapę taką wierną powierzchniową. Właśnie, no tak, przepraszam, do nagrania, bo tutaj wyjdziemy na dziwnych ludzi. Mapy są, jakie są? Jeszcze raz. Są wierno-odległościowe, wierno-kątne i wierno-powierzchniowe. Wierno-powierzchniowe są. Więc na mapie wierno-powierzchniowej ta Afryka to co? To na łapie Europę, Stany, Chiny i coś tam jeszcze, tak? I nie wiem, czy Australii jeszcze na to nie włożysz. Tak, i będzie się, i się zmieści w Afryce. W Afryce, gdzie mimo boomu demograficznego cały czas ludzi jest tylu, ilu jest. Nie? Więc to pokazuje. No dobrze, ale to są takie subtelności. Natomiast tutaj mamy wojnę informacyjną, gdzie jedni mówią, że to jest wojna, drudzy mówią, że absolutnie to jest tylko interwencja. Może już teraz... Chyba dalej tak jest, prawda? Jest bardzo długa interwencja w takim wypadku. Najdłuższa. Chociaż może Afganistan też był interwencją. Nie wiem, trzeba by sprawdzić. No w Rosji oczywiście to nie jest wojna, to jest operacja specjalna. Prawda? No to zajrzyjmy do Rosji właśnie, skoro mówisz o Rosji. Jak to wygląda od strony wikipedystów rosyjskich? Bo oni mają chyba bardzo ciężko w tej chwili. No i nie wiem, czy mają dostęp w ogóle do edytowania Wikipedii, bo jak ktoś... No, nie ma edycji anonimowych, prawda? Tak naprawdę nie ma. Można edytować bez zalogowania się, ale jednak numer IP może zostaje. Zaprowadzić do... Znaczy są VPN, prawda? Jest taka... zawsze były takie wyjątki robione już wiele lat temu dla Chin, kiedy Chińczycy z Chin kontynentalnych Chińskiej Republiki Ludowej nie mogli edytować Wikipedii, to z tego, co pamiętam, ludzie na przykład z Tajwanu pomagali im obejść to. Znaczy, były akceptowane też edycje przez VPN. Mhm. Więc przez VPN, tunelowanie, ludzie z Chin... No i czy ten wyjątek rozszerzył się teraz na Rosję? Rosyjska Wikipedia cały czas istnieje. I są na niej hasła, są hasła o obrońcach praw człowieka, organizacjach zajmujących się prawami człowieka wprost, więc ten kraj cały czas żyje w takim stosunkowo dwójmyśleniu. Nie? To nie jest jeszcze Rosja stalinowska. To nie jest jeszcze tak, że te rzeczy są absolutnie zabronione. Natomiast one są oczywiście zmarginalizowane i na przykład opozycja przecież rosyjska no, nie ma wielkiego, realnego wpływu na bieżące życie w Rosji. Władze o to dbają. Czyli po prostu media publiczne dominują tam, rządowe tak, media. Stanowczo. Telewizja, która jest całkowicie kontrolowana. A internet jest marginesem. Tak, no telewizja była niezależna, telewizja DOŻ to też musiała zniknąć. Zostaje ten internet, ale ilu ludzi tak naprawdę korzysta tam z tej Wikipedii w wielkiej Rosji? No ale były próby też złamania haseł, wprowadzenia innych danych, które są nieprawdziwe. Tak, to znaczy w ogóle są próby, Są przypadki ścigania wikipedystów, chociaż te najbardziej znane są w Białorusi. To znaczy pierwsza osoba, która była aresztowana, o której wiemy, wikipedysta aresztowany za pisanie na rosyjskojęzycznej Wikipedii na temat właśnie operacji specjalnej w sposób niewłaściwy, był aresztowany na Białorusi jeszcze w marcu. Potem było aresztowanie innego człowieka na Białorusi, z kolei piszącego na temat reżimu łukaszenkowskiego.
i jego poszczególnych zachowań, a więc białoruski reżim tutaj ma dokonania. I czy jakoś Wikimedia Foundation jest w stanie, czy społeczność wikipedystów jest w stanie pomóc tym rosyjskim edytorom Wikipedii, którzy, no my się nie dowiemy tych rzeczy, które tam są, o których oni wiedzą na miejscu, ale oni muszą zachować jakąś anonimowość, żeby władze ich właśnie nie dopadły. Czyli ten sposób, żeby mogli korzystać z VPN-a jest dla nich dostępny? Z tego co wiem, tak. Natomiast też jest taka prawda, że Fundacja Wikimedia do końca nie ujawnia wszystkich metod i sposobów działania. Na zasadzie im ciszej, tym skuteczniej. Mhm. No a właśnie, czy w ogóle obiektywny obraz wojny jest możliwy w Wikipedii? Czy możemy... Czy obiektywny obraz wojny jest możliwy czegokolwiek? Tak? Czy czegokolwiek obiektywny obraz jest możliwy? Nie, no obiektywny obraz... Staramy się, prawda? Może być zbliżone do... I każdy może swój punkt widzenia przedstawić, opierając się na źródłach. I wtedy tak. No, mamy jakiś taki już bardziej bliski prawdy obraz. Wydaje mi się, że obraz nie może być obiektywny, natomiast może być jakoś uczciwy albo rzetelny. I to jest może to coś, no możemy liczyć. Znaczy, bazujące na szerokim dostępie do źródeł, bazujące na skrytykowanych źródłach, bazujące na pracy potrzebnej do zrozumienia tych źródeł i wyekstrahowania z nich tego, co jest potrzebne. Bazujące na pracy właśnie, żeby cały czas aktualizować dane, je korygować razem ze zmieniającą się rzeczywistością. Żeby przypomnieć tylko słynnych żołnierzy z Wyspy Węży, którzy mieli zginąć, ale jednak nie zginęli i się na szczęście odnaleźli. To też była taka historia. Już wrócili do domu. Tak, wrócili, była wymiana jeńców. To była taka historia budująca ducha, bardzo podchwycona przez media na całym świecie, która się ukazała być trochę historią inną, no ale to Polacy, zdaje się, przez dziesięciolecia żywili się na przykład historią Westerplatte, która też niekoniecznie taka była. Ciekawiła mnie jedna rzecz w tym wypadku, bo oni, gdy zostali uznani za zmarłych, za zaginionych, po prostu zamordowanych, dostali pośmiertnie jakieś odznaczenia. Tak. Czy te odznaczenia teraz im zostały zabrane? To nie wiem. Właśnie nie wiem, czy jak to się... Ale widzisz, historia... Może pośmiertnie dostaną dopiero. Wiesz, historia uśmiercania takich bohaterów jest jakaś bardzo długa. No, przypomnę, że nagrywamy w Warszawie, w której jest Reduta Ordona, który według romantycznej legendy miał zginąć, ale nie zginął. Miał się wysadzić, tak? Ale się nie wysadził. Okazało się, gdzieś tam sobie żył. Tak. Później. No, wojna potrzebuje bohaterów niewątpliwie i tutaj też widać było takie dążenie do tego, żeby jednak tych bohaterów dostrzec. Potrzebuje bohaterów, potrzebuje gestów, potrzebuje odwagi, śmiałości działania, stanowczości, uporu i materiały poszczególnych stron starają się taką legendę budować, takie postawy pokazywać. Trochę ku pokrzepieniu serc z jednej strony, ku zagrzaniu żołnierzy z drugiej strony. A z drugiej strony oczywiście ukrywa się całą masę historii. Żadna ze stron na wojnie nie chwali się tym, ile traci żołnierzy. Prawda? No, tak się rzetelnych robi. Danych też może nie mają. No, jakieś by mieli. Znaczy rzetelnych, oczywiście takich rzetelnych co do osoby, to na pewno nie mają, bo to raportowanie nie przebiega tak prędko, nie ma kontaktu z jednostkami i tak dalej. No ale umówmy się, że po paru miesiącach wiedzą znacznie więcej, kiedy te jednostki są rozbite albo nierozbite, wracają na bazę, no to można to wszystko policzyć, ale takich rzeczy się po prostu nie publikuje. A z drugiej strony, no to chyba od pierwszej wojny światowej wiemy, że na przykład liczba zestrzeleń pilotów myśliwskich zawsze należy ją dzielić przez jakąś liczbę, bo zawsze tego jest znacznie więcej w raportach niż w rzeczywistości. No to właśnie, to jaka jest rola Wikipedii w takim razie w czasie wojny? Bo staje się troszkę takim, mam wrażenie, newsroomem, czyli Wikinewsem, jak gdyby. No, trochę tak. Bo Wikinews
no, był stworzony do tego, żeby tam umieszczać te bieżące, dziejące się wydarzenia, ale no, przynajmniej w polskiej Wikipedii Wikinews nie spełnia tej roli, tak jak spełniają hasła, które powstają i w trakcie są zmieniane i są aktualizowane. Tak, tak było w pandemii, tak było podczas katastrofy w Smoleńsku i tak samo jest teraz podczas wojny w Ukrainie. Tak, i te hasła są bardzo poczytne. Zawsze były. Bo one bardzo szybko się zmieniają. Tak, one się szybko zmieniają, raz, że się szybko zmieniają, ale przede wszystkim to jest to, czego czytelnicy oczekują. Znaczy, to jest coś, co jest teraz w mediach, to jest coś, co wiele osób czyta z wypiekami na twarzy, a inne osoby chcą po prostu wiedzieć, w jak zmieniającej się rzeczywistości się znajdujemy. Więc naturalnym jest to, że one będą miały dużą liczbę wejść. Wikipedia, dzięki temu, że z tym tworem hipertekstowym, stanowi świetne źródło, co najmniej uzupełniające informacje, prawda? Bo kiedy czytasz takie informacje, czy też, że nie wiem, zniszczono ileś tam, jakiś tam czołgów, to możesz sobie od razu zobaczyć, co to jest za czołg i o czym my tak naprawdę w ogóle mówimy, albo co to jest ten transporter, albo co to jest w ogóle ta wyrzutnia, albo gdzie jest ta miejscowość, o którą my się bijemy i co to jest za rzeka, czy to jest duże, czy to jest małe, jakie to jest, prawda? Normalny tekst gazetowy, nawet dosyć dokładny, rzadko pozwala ci Jedno na tak zdjęcie szerokie, ilustracyjne może być, ale... Może jakaś tabelka, infografika, coś takiego, ale to się nijak ma do tej do takiej, wiesz, hipertekstowości. No właśnie i też nawet wydawałoby się, że potem w cyfrowych wydaniach ta gazeta powinna być uzupełniona o te hiperłącze, a wcale nie jest, bo się już nie ma czasu i nie uzupełnia się tego. A no teraz coraz bardziej ciężar czytelnictwa przenosi się w tą cyfrową stronę, tak, gdzie Wikipedia już jest od dawna. Tak. I tak, tutaj mamy tą przewagę chyba Wikipedii nad innymi. Tak, to jest bardzo duża przewaga, plus ta przyrostowość Wikipedii, to, że pracujemy nad tekstem, który może się rozwijać w dłuższym czasie. On nie jest tak bardzo newsowy. I kiedy mamy tę wojnę, operację wojenną i tak dalej, no to po prostu możemy budować tę historię. Nie musimy robić materiałów w następnym odcinku, nie trzeba pewne rzeczy powtarzać, jest więcej czasu, żeby zbudować pewną narrację. Oczywiście ten medal ma dwie strony, z drugiej strony bardzo trudno się tak pisze często hasła, bardzo trudno się opowiada historię, której nie zna się przebiegu, to znaczy zaczynasz i nie wiesz, prawda, nie wiesz, czy to się zaraz skończy, czy to się skończy za miesiąc, czy to będzie za rok, czy my tak naprawdę mówimy o czymś bardzo małym, czy mówimy o czymś epokowym i całkowicie zmieniającym historię wręcz na dekady. To utrudnia to, że czasem pewne rzeczy trzeba wielokrotnie przebudowywać. No tak, nie możemy czekać z napisaniem hasła, aż to się skończy. Nie, nie, bo nikt nie będzie, wiesz, bo cytując pewnego analityka wojskowego, który opisywał wojnę na Ukrainie, pokazywał, że tak naprawdę jego zdaniem teraz się kończy II wojna światowa. To znaczy pewne naprężenia, które były po II wojnie światowej, że pewnego rodzaju finałem II wojny światowej był dopiero rozpad Związku Radzieckiego i ten rozpad tego bloku wschodniego, który pozostał jako taki dziwny stan po strefie okupacyjnej i to przez kilkadziesiąt lat to miejsce, gdzie te wojska stały, żeby na siebie ruszyć, żeby skończyć II wojnę światową. Tym razem między wschodem a zachodem, a z powodu, nie wiem, broni nuklearnej i tak dalej, one nie mogły pewne rzeczy rozwiązać i stały w takim zawieszeniu. To w końcu upadło. A teraz to jest tylko po prostu pewien epilog. Była jeszcze cały czas sytuacja niestabilności, jaką była Ukraina, gdzie nie wiadomo było, czy to przejdzie na wschód, na zachód, co tutaj się stanie. No oczywiście to takie myślenie, dodawanie trochę takiej narracji historycznej, to do takich faktów, bo wszystko ma sposób, swoją mówić, przyczynę. Że, tak, że wszystko jest jakimś epilogiem druga do wojna rozpadu. Też była efektem pierwszej wojny. Tak, do rozpadu Bizancjum i Cesarstwa Rzymskiego, prawda? Bo powstała taka pustka No możemy tak, możemy tak tutaj głęboko sięgać rzeczywiście. No. Ale te pewne rzeczy są regulowane i jakby, no nie wiem, zawsze historie piszą zwycięzcy tak naprawdę. I tak, to znaczy to, jaka będzie ocena tej wojny, dopiero będzie można próbować zrobić po jej wygraniu albo po przegraniu. Tak. To napiszą ci, którzy wygrali. Tak, no bo... i to czasem są zwycięzcy kulturowi, prawda? Bo zwracam uwagę, kiedy mówimy, na przykład, kto wygrał wojnę fińsko-radziecką? Zimową, słynną. Znaczy, powszechnie się mówi w zachodniej historiografii, że wygrała ją Finlandia, prawda? Mimo tego faktu, że jednak to się skończyło poważnymi ustępstwami terytorialnymi i Finlandia musiała dać część
terytoriów Związkowi Radzieckiemu. Ale mimo to mówimy, że Finlandia wygrała, tak, z różnych powodów. Dlatego, że z jednej strony Związek Radziecki nie zrealizował swoich celów strategicznych, jakim było po prostu ustanowienie swojego rządu w Finlandii i zrobienie państwa marionetkowego, z jednej strony. No i z drugiej strony też dlatego, że no, trzymamy jednak stronę tej Finlandii, prawda? Nie ukrywajmy tego. I to jej przekaz jest dominującym. To mówimy raczej, że Finom udało się obronić, a nie mówimy o tym, że kurczę, naszym nie udało się zdobyć tego kraju. Mhm. Także z tym obiektywizmem to ciężko. No, nawet w Wikipedii. Myślę, że on zawsze jest w jakiś sposób ograniczony, ale sprawa nie jest przegrana. Znaczy, a jak myślisz, czy to, czym jest Wikipedia, czyli zbiorem wolnej wiedzy, zbiorem wiedzy ogólnoludzkiej, czy ona wpływa na zmianę w Rosji na przykład, na zmianę, czy ona jest w stanie wpłynąć na, nie wiem, poglądy ludzi, na to, żeby dostrzegli pewne rzeczy, że no, trzeba się zbuntować na przykład, wyjść na ulicę? Wiesz, to jest trudne pytanie, bo... Czy tak, może być narzędziem zmiany po prostu Wikipedia? Myślę, że ja mam nadzieję, że Wikipedia jest narzędziem zmiany, bo inaczej bym jej tak nie robił. Zawsze miałem nadzieję, że Wikipedia jest narzędziem zmiany społecznej i nawet nie tylko z powodu treści, które ona przekazuje, ale przede wszystkim z powodu sposobu, w jakim ona powstaje. Znaczy z tego powodu, że Wikipedia jest. Znaczy to w ogóle, że istnieje twór, w którym ludzie się spotykają, oddolnie coś piszą, tworzą no i zmieniają. Nie jest demokracją, to jest ciekawe. Nie jest demokracją, ale nie jest też komercyjna, nie jest też ściśle biurokracją, nie jest też anarchią, jest pewnego rodzaju republiką, jest takim dziwnym tworem, prawda? Jest jakimś alternatywnym tworem. Nie mówimy, że jest najlepszym tworem, czy nadającym się do wszystkiego w sposób najlepszy. Pewnie też sama mogłaby być lepsza w różnych miejscach, natomiast jest na pewno tworem innym, a na pewno jest bardzo innym od przeciętnego internetu. Jest zupełnie unikatowa, jeśli chodzi o duże strony internetowe. Nie ma nic wspólnego z takimi komercyjnymi, największymi przedsięwzięciami, ani też z tradycyjnymi wydawcami. Więc jest jakimś przykładem dla, mam nadzieję, że nas wszystkich, w jaki sposób można współpracować, w jaki sposób można z jednej strony budować przyrostową wiedzę, z drugiej strony w jaki sposób można umawiać się na pewne sprawy. Jak możemy samo się organizować jako jakieś społeczności, czy nawet społeczeństwo. Właśnie te mechanizmy, możemy je nazwać władzy, ale też w ogóle wymiany informacji, wymiany opinii i budowania pewnych zasad. A to jest, wydaje mi się, bardzo ciekawa sprawa, więc pod tym względem sama Wikipedia jest czymś rewolucyjnym. Nawet nie pod tym względem, że ty będziesz pisać... Treści. Czy ty będziesz pisać, treści. Tak, czy będziesz pisać o wolnej Białorusi, czy będziesz pisać o mechanice kwantowej, czy będziesz pisać o płazińcach, prawda? Ona jest rewolucyjna tak naprawdę z tego powodu, że ty tutaj przychodzisz i ty możesz pisać i z kimś możesz dyskutować i nie ma cara. To już jest samo w sobie wywrotowe. No dobrze, ale jeśli car sobie mówi, to zrobimy naszą Wikipedię, bo tam w tej Wikipedii to są złe rzeczy, źle jest to napisane, musimy napisać swoją Wikipedię. Tak, to ja już miałem tę jakąś taką obawę od wielu lat. Na szczęście carom, czy twórcom komercyjnym z drugiej strony, to nie wychodzi. To znaczy... Wikipedia wymaga olbrzymiej energii i olbrzymiego wkładu ludzkiego. I stworzenie Wikipedii odgórnie przez cara, przez ukaz, czy przez po prostu zabudżetowanie jakichś ograniczonych środków, nie ma, to się nie spina. Energia ludzka, liczba godzin, która jest potrzebna, może to coś może dostarczyć tylko ruch społeczny. No były przecież pomysły, Newpedia miała być tak. Tak, tak, więc to nie działa, nie? Jak to nie działa. Jak zrobisz to w oparciu o jakąś małą, wąską grupę ekspertów, nie wiem, kompanię kadrową, kogoś tam, Wikipedia jako encyklopedia uniwersalna nie powstanie. Ja się bardziej bałem tego, że powstanie... jakiś rzeczywisty ruch społeczny, który będzie alternatywny i on zbuduje tę swoją alternatywną wersję rzeczywistości. Natomiast
Wikipedia nawet jest tak bardzo wymagająca, że może żadnemu takiemu alternatywnemu ruchowi społecznemu nie udało się zrobić niczego koherentnego, spójnego wewnętrznie i odpowiednio dobrze zorganizowanego, aby to kiedykolwiek mogło w taki sposób prawdziwy powstać. No bo tak? To nigdy nie było wymyślone w ten sposób przez jedną osobę, która powiedziała, no to zróbmy coś takiego i nagle dała kasę na to i to powstało. Tak. Były takie próby, ale to się kompletnie nie udało. Nie, to nie działało. Wikipedia została przejęta w pewien sposób przez społeczność na bardzo wczesnym etapie. To już było w 2001 roku. Potem były te dyskusje, kiedy przejmowano te główne zasady Wikipedii, na anglojęzycznej Wikipedii. Co zabawne, niekoniecznie one były dokładnie w ten sam sposób przyjęte na innych wersjach językowych. Niedokładnie. Na przykład polska wersja językowa Wikipedii do tak zwanych filarów Wikipedii to jakoś tak zawróciła staraniem pewnej liczby ludzi kilka lat dobrych już po działaniu, gdzie te zasady tak trochę ujednolicono, nie? Bo one były trochę inne. I kiedy powstawały te zasady Wikipedii, one były poddane pod taką dyskusję i trochę było... Z tego, co pamiętam, ona była taka dychotomiczna, to znaczy, czy chcecie taką zasadę, czy chcecie taką inną zasadę. I niekoniecznie zostały przyjęte te zasady, które były w ogóle proponowane. Byli tacy silni liderzy tej społeczności na anglojęzycznej Wikipedii, którzy mieli swoją opinię, jak Wikipedia powinna wyglądać i oni w dużej mierze uformowali też razem z panem Walesem i kilkoma innymi ludźmi wspólnie formowali tę Wikipedię, więc zasada Wikipedii, ta wizja, czym ona jest, to nie jest wizja jednego człowieka, właśnie tak jak mówiłeś. Mhm. No do dzisiaj toczą się przecież dyskusje o tym, jaka ma być, jakie wytyczamy sobie szlaki. Tak, i oczywiście teraz to już jest bardziej takie zawracanie dużego okrętu, prawda, więc... Trudniejsze. Już nie zrobimy takich wielkich zwrotów szybkich przez burtę, ale tak, te korekty kursu cały czas następują, co powiem sobie, też jest dobre, to znaczy pozwala kolejnym ludziom wnieść wkład w to, w czym ta Wikipedia jest, brać udział, brać za nią odpowiedzialność i bądź częścią tej siły, która ją buduje, więc Wikipedia jest taką instytucją opartą na wielu tysiącach osób i to jest kolejny przykład, dlaczego trudno jest zbudować jakąś alternatywę, no bo kto by miał? Takie słowa, zróbmy sobie Wikipedię, przypominają mi pomysły, które kieruję się do informatyków. No, zróbmy taką wyszukiwarkę, jak ma Google na naszej stronie, żeby można było wszystko wyszukać. Takiego Facebooka, ale z Twitterem, nie? No to po prostu jest trochę takie, ręce opadają, nie? Że ktoś taki pomysł ma, żeby w ogóle... Bo ja do dzisiaj na przykład mam dostęp do Gazety Wyborczej i tam jest wyszukiwarka, jest archiwum, bardzo bogate. Ale jak wpisać te hasło do tej wyszukiwarki? No w ogóle fatalnie działa ta wyszukiwarka. Znaczy można wpisać jedno słowo, no ale jak ono jest popularne, to ono się ukaże kilka tysięcy wyników. Natomiast wyszukać czegoś bardziej szczegółowo w tej wyszukiwarce, no już nie można. Więc to nie jest takie łatwe, zróbmy sobie wyszukiwarkę. Nawet na poziomie lokalnym, z zamkniętą bazą danych, a Google robi to nie za zamkniętą bazą danych, tylko z otwartą, która się stale zmienia. Podobnie jest z Wikipedią, że ona stale się tworzy przecież. Codziennie przyrasta po kilkadziesiąt czy kilka tysięcy stron nowych. Tak, Wikipedia, zresztą taka rzecz techniczna, wyszukiwarki na Wikipedii, to też była cała historia. To jest bardzo trudne. Coraz lepsza. To jest trudny temat, więc... Czasem łatwiej wyszukać przez Google niż przez wyszukiwarkę wewnętrzną Wikipedii. Więc to nie jest tak łatwo zrobić, taką Wikipedię i może to jest coś, czego my też nie doceniamy, albo nie zauważyliśmy. To, czy myśleliśmy w pierwszych latach, że Wikipedia to jest taki model łatwy do skopiowania. Bo tak łatwo nam poszło. To znaczy, wydawało nam się, że, wiesz, że będzie tak trudno po prostu napisać taką encyklopedię jak PWN-u albo tak. No okazało się, że, wiesz, że siada się i się pisze się i po paru latach jest. Więc był taki moment w naszych dziejach, kiedy wydawało się, że nic nie jest niemożliwe, ale to był krótki moment. Potem nas złapała rzeczywistość i wracając z naszego tematu, i to jest ta rzeczywistość, która będzie nas łapać częściowo w momencie, kiedy będzie opadał kurz tych informacji na Ukrainie i coraz więcej osób będzie sobie zdawało
sprawę czasem z powagi sytuacji. To znaczy zaczną docierać powoli te informacje, które były celowo wyciszane po jednej stronie, po drugiej stronie, po trzeciej stronie i będzie się widzieć coraz bardziej całokształt. No ja jestem bardzo zdziwiony w ogóle, bo no, tak się, takie jest powiedzenie i chyba w tym wypadku też to się stało, że pierwszą ofiarą jest prawda na wojnie, ale jednak bardzo dużo widzimy tego, co się dzieje w Ukrainie, to tego, co się dzieje na froncie. Widzimy mapy, które się zmieniają na żywo właściwie. Tak, wojna z dnia na dzień. XXI wieku, prawda? Internet funkcjonuje. Mi się wydawało, że przestanie funkcjonować internet, jak jest wojna, no to wszystkie środki komunikacji zanikają. Nie ma prasy, nie ma... A tu internet działa. Tak. Nawet są relacje bezpośrednie z frontu. I to nie jeden dziennikarz, tylko kilkudziesięciu tam pojechało. Tak, są smartfony, są i to wszystko mapy działa. Satelitarne, są, są, wiesz... Są no Elon Musk, zdaje się, nie wiem, udostępnił Starlink, żeby tam tak, był... Tak, najlepsza reklama, internetu. Najtańsza reklama i skuteczna, prawda? No Google Maps też zmieniało, zdaje się, bo dzięki Google Maps można było wyśledzić, gdzie będzie atak w ogóle tak, podobny. No, to bardzo ciekawe. Znaczy wystarczyło, wiesz, jakieś czy dane z logowania, czy czegoś, wiesz, zobaczyć po prostu, gdzie jest masa ludzi, po prostu na których drogach. Tam dochodziło do bardzo dziwnych sytuacji. A z jednej strony tego, że długo działała infrastruktura telekomunikacyjna, że w mierze cały czas działa, właśnie na terenach Ukrainy, tych zaatakowanych. Trochę celowo, trochę był taki paradoks, że Rosjanie korzystali z ukraińskiej infrastruktury telekomunikacyjnej. To znaczy, tam były te historie, że żołnierzom zabierano komórki, po czym oni po prostu wpadając do tych sklepów z elektroniką, czy po prostu do domów mieszkańców, po prostu pierwsze co tam zdobywali, to zdobywali telefony komórkowe, żeby mieć kontakt. Ale w momencie też, kiedy oni zdobywali te telefony komórkowe metodami zazwyczaj rabunkowo, raczej mogą się domyślać, że to nie było tak, że przyjechali z przygotowanymi hrywnami, żeby pójść do salonu telefonii komórkowej, żeby zakupić te telefony. Tylko to było prawdopodobnie robione inaczej. No jednak zdobywając te telefony, od razu stawali się widoczni też w dwie strony, znaczy możliwe do podsłuchania, prawda? W każdym kraju służby mają dostęp do przekazywanych informacji, lokalizacji i tak dalej. No to rodziło swoje konsekwencje. Inna rzecz jest to, że to jest pierwsza taka wojna współczesna, czyli mamy zdjęcia wykonywane przez cywili, zdjęcia wykonywane przez żołnierzy, filmiki, nagrania, właśnie te pineski, mapy, informacje, gdzie ten sprzęt jedzie, gdzie go było widać, gdzie już go nie widać. Tutaj mamy okopy, a tutaj czołg stoi w lesie, wiesz, jest dużo takich informacji. No ale to często ten czołg to nie jest z tej wojny, tylko z jakiejś, która skończyła się 5-10 lat temu. No może tak być. Zupełnie innego kraju. W ogóle jest bardzo dużo dezinformacji oczywiście, tak, znaczy więc ten taki reverse, a więc to szukanie odwrotne obrazów, czyli najpierw sprawdzenie na przykład, czy to zdjęcie, gdzie to zdjęcie już było w tym internecie, czy ono już nie pojawiło się 2 lata temu. Warto sobie sprawdzić, jeśli chodzi o zdjęcia, czy materiały filmowe, to trochę trudniej. Ale z drugiej strony stała masa tego nowego tak zwanego kontentu, co powoduje, że są grupy zapaleńców, to już nie jest tylko jakiś Bellingcat, to już jest wiele innych grup, na przykład słynny ten Oryx, miejsce, do którego sięga bardzo wiele osób, czyli spis sfotografowanego, zidentyfikowanego wizualnie sprzętu zniszczonego po obu stronach, gdzie masz dokładne wyliczenia i zdjęcia, i relacje, co to jest za sprzęt. I wiadomo, że to nie musi być super idealne, a dany sprzęt może się pojawić 2 razy. Oczywiście, że całej masy sprzętu zniszczonego tam po prostu nie będzie, ale to pozwala się zorientować mniej więcej, ile tego było. I widać, że jeśli zubrało się zdobyć informacje o 700, 800 na przykład rozwalonych czołgach i one są po prostu ze zdjęcia z różnych miejsc, no to mniej więcej wiemy, ile tego sprzętu poszło. Nie da się ukryć już faktu, że to już złom jest, prawda? Że tyle jest przejęte, tyle zniszczone, tyle uszkodzone. Kiedyś tego nie było. Wydaje mi się, że jako cywile my sobie tak do końca nie zdajemy informacji, jak mało informacji tak naprawdę jest dowodzący mają w trakcie wojny. No bo ta komunikacja zawsze jest słaba i
A w pewnym ale dane są gromadzone, zdjęcia są robione, żeby udowodnić na przykład popełnienie jakiejś zbrodni. Tak, to też. To, co trafia do mediów, to jest pewnie niewielka część tego, co jest w ogóle gromadzone. Tak. I w dodatku, no, jeśli chodzi o Wikipedię, to powstają hasła przecież. Tak. Bo my nie mamy tylko agresji Rosji na Ukrainę, czy tam zbrojnej, czy wojny na Ukrainie, tego hasła, ale mamy też hasła o zbrodniach tak. rosyjskich w Ukrainie, które są rozwijane, więc to jest chyba też taki istotny dosyć wkład Wikipedii w dokumentowanie tego, co się dzieje. Tak, na pewno możemy dawać miejsce i korzystać z raportów przygotowywanych przez organizacje, które są na miejscu, bo pewne organizacje są od bardzo dawna tam. Byli przecież i obserwatorzy OBWE i wiele znanych organizacji pozarządowych. Są kolejne raporty. Ostatnio był znowu raport Amnesty International, prawda, o użyciu bomb kasetowych w Charkowie. Więc takie informacje są przekazywane, fotografowane, dokumentowane tak dla całego świata. Wiadomo, że samej Ukrainie też zależy, więc wiele takich śledztw prokuratorskich dalej jest dobrze opisywanych. Są zapraszani dziennikarze, politycy. Dużo tych materiałów ląduje na zewnątrz, więc no, te zbrodnie są dokumentowane i światu trudno jest udawać, że nie wie, prawda? Że nie wie, że w sumie to nie wiadomo, że... No tak, ale ja bym tutaj powrócił troszkę do obiektywizmu, bo z jednej strony mówimy zbrodnie rosyjskie w Ukrainie, a no co, Ukraina żadnych zbrodni nie popełnia, w związku z tym są... No są oskarżenia. Wzorowymi żołnierzami, stosują się do wszystkich przepisów o no, wojnie, to tak się wydaje mało prawdopodobne. To się wydaje mało prawdopodobne. Ukraina ma ten dyskomfort albo komfort, że generalnie toczy tę wojnę na swoim własnym terytorium, więc choćby żołnierze ukraińscy, nawet gdybyśmy uważali ich za najgorszych, mają bardzo ograniczone możliwości, żeby popełnić zbrodnię na rosyjskiej ludności cywilnej, terytorium po prostu nie ma, a jeśli jest, to przechodziła stragarzami, prawda? Znaczy, co oni tam mieli robić? No, oczywiście są oskarżenia ze strony tych zwanych republik ludowych, czyli tych takich sztucznych, nieuznawanych państw na wschodzie kraju. Tutaj sytuacja jest mocno no niejasna, bo stamtąd po prostu trudno jest w ogóle dostać teraz informacje od strony niepowiązanej z konfliktem, bo kto relacjonuje niepowiązane, nie wiem, z Ługańska albo z Doniecka. No. No ciekawe. Ciekawe obserwować, bo te wszystkie dane rzeczywiście zalewają nas cały czas i będą nas zalewać, jak to potem się wszystko podsumuje. No, tak by się chciało, żeby był ten moment, kiedy będziemy mogli to podsumować, ale końca nie widać na razie. Tak. A właśnie, czy znalazłeś może takie hasło dotyczące sankcji europejskich czy świata zachodniego wobec Rosji? O, na pewno jest. Na pewno jest. Ba, jest, wiesz, jest hasło o Wikipedii. Na anglojęzycznej Wikipedii jest hasło o Wikipedii i tej wojnie. Więc, no ciekaw jestem, na ile rzeczywiście, bo są ostatnie takie doniesienia mówiące o tym, że no okej, są sankcje, tylko że Rosja i tak otrzymuje kupę pieniędzy za sprzedaż właśnie tych rzeczy, które powinny być tymi sankcjami objęte, więc... Tak, wiesz, ostatnio widziałem Wikipedia informację. Może zweryfikować to, bo dzięki tym danym... Trudne sprawy, bo żaden tak kraj się nie wiesz, rozwalony czołg można sfotografować, a fotografowanie przelewów jest znacznie trudniejsze. A nawet te baryłki z ropą nie są takie oczywiste. Są pewne oznaki, prawda, w mediach. Wiesz, znaczy ostatnio media hinduskie narzekały, że Indie mimo zakupu tej ropy z dyskontem z Rosji, podpisania umów, za które były krytykowane, hinduskie rafinerie, jednak nie mogą dostać tej ropy z Rosji. Co by świadczyło o tym, że Rosja na lewo sprzedaje tę ropę komuś innemu, bo mało prawdopodobne, że nagle przestała ta ropa płynąć, więc znalazł się pewnie jeszcze inny kupiec. Więc te sankcje mają skutek ograniczony, natomiast tutaj już rozbijamy się w ogóle o problemy ze źródłami. Jeśli chodzi o wojnę, no pewne rzeczy są bezsporne, to znaczy żołnierze tutaj są albo tutaj nie ma,
czołg jest, albo go już nie ma. Budynek zniszczony, albo nie. Jest bardzo dużo źródeł. Obecnie w XXI wieku, 2022 rok, liczba zdjęć satelitarnych, lotniczych, map radarowych i tego wszystkiego jest gigantyczna. Jest gigantyczna, więc pewnych rzeczy absolutnie nie da się uniknąć. Nie da, tak, że ten front się przesunął tutaj, albo tutaj. A jeśli chodzi o rzeczy gospodarcze, znacznie trudniej, no bo nie ma zdjęć lotniczych właśnie przelewów idących między krajami. Bo to, co mówi przywódca jakiegoś kraju, to nie znaczy, że tak to jest, prawda, w rzeczywistości, bo to często jest polityka. Tak. Nie może stracić. Tak. No dobrze, ale to dzięki Wikipedii zdobywamy ten obraz bardziej obiektywny i możemy, no, wydaje mi się, to jedno z najbardziej rzetelnych w tej chwili miejsc, gdzie możemy znaleźć źródła informacji. Stanowczo. Właśnie z powodu, wiesz, uczciwości. Uczciwości, rzetelności. To, że podejmujesz wysiłek, aby przedstawić informacje wieloaspektowo. To, że nie budujesz jednej narracji siłą rzeczy, bo jeśli jest wielu autorów, nie będzie jednej autorskiej narracji w danym, wiesz, w danym artykule. No dobrze, ale jeśli to będzie wynajętych 50 specjalistów od Wikipedii, którzy mają napisać swoją wersję niektórych wydarzeń, to też będzie dużo ludzi, którzy piszą o tym samym. To prawda. Zmieniają wtedy treść tego hasła. To prawda, ale 50 wynajętych specjalistów byś chyba szybko zauważył. To wiesz, to tak jak... No właśnie, jak to się rozpoznaje, bo z jednego adresu IP nadają? No mogą być nadające z jednego adresu IP, jak dawno, dawno to była ambasada pewnego zupełnie niezwiązanego z tym konfliktem kraju, która wprowadzała edycję na temat pewnej innej wojny na styku Azji i Europy. Ale bardziej rozpoznasz ich po działaniach. To znaczy... W stylu. Tak, to znaczy... No agenta nie musisz rozpoznawać po tym, że ma wywieszkę z napisem agent, tylko po tym, co robi, jak się zachowuje. Tak. Mhm. Że to nie jest ruch naturalny. Łatwo to zidentyfikować, zwłaszcza, że... No, konto założone miesiąc temu. Tak, społeczności wikipedyczne się znają, a wiemy, kto co robi. Budowanie historii takiego agenta byłoby znacznie trudniejsze, bo musiałoby być bardzo czasochłonne i kapitałochłonne. Druga rzecz to są oczywiście źródła. I jeśli Wikipedia nie jest cały czas pod tym względem idealna, coraz lepiej uczy się stosować krytykę źródeł i odrzucać pewne źródła. Nawet dzisiaj czytałem artykuł na temat źródeł uważanych za niewłaściwe, to znaczy siejących po prostu propagandę sponsorowaną przez kraj. Chodziło o takie rzeczy z jednej strony jak Sputnik i Russia Today, ale też różne takie pochodne portale, że to było coś takiego jak Infofront bodajże, czy Newsfront, przepraszam, Newsfront. No, kiedy normalny człowiek, dosyć obeznany z rynkiem medialnym, słyszy nazwę Newsfront, to od razu można sobie pomyśleć, że to nie jest może źródło najbardziej obiektywne i rzetelne, tylko może mieć coś, może mieć jakąś prawdę do przekazania, swoją własną. Natomiast no, są ludzie, którzy z takich rzeczy korzystają. Ostatnio widziałem artykuł opowiadający o tym, że nawet te rzeczy z takich stron są w pewnym wykorzystaniu na Wikipediach, ale z drugiej strony Wikipedie robią wiele, żeby się ich pozbyć. Na przykład zwłaszcza anglojęzyczna Wikipedia. Nie wiem, czy widziałeś, na anglojęzycznej Wikipedii jest nawet całkiem skomplikowany spis źródeł, które są uważane za nierzetelne. Czyli celowo dezinformujące. Tak. To są miejsca dezinformacji i trzeba pamiętać, że miejsca dezinformacji są dosyć wredne. Znaczy miejsca dezinformacji nie polegają na tym, że każda informacja tam będzie nieprawdziwa, bo to przecież nie tak działa, tylko polegają na tym, że stosunkowo często i umyślnie przeplata się informacje z dezinformacją, prawda? I albo się buduje odpowiedni kontekst, albo się daje po prostu jawne kłamstwa. Żeby się uwiarygodnić. Tak. No i są takie miejsca, na które absolutnie nie należy się powoływać, ani nie dawać im tak zwanej platformy, jak to mówią w anglojęzycznych krajach. Na polskojęzycznej Wikipedii na razie taka strona jest bardzo krótka.
ale może to jest jakieś rozwiązanie. Oczywiście to jest tytaniczna praca, żeby zrobić dobry spis nierzetelnych rzeczy, bo przecież rzeczy nierzetelnych jest masa i ciut i codziennie powstają kolejne, ale to może to pomóc jakimś edytorom, żeby nie używać takich miejsc. Mhm. No ja myślę, że Wikipedia jest medium na miarę XXI wieku i na miarę tych informacji, które do nas napływają i na miarę potrzeb ludzi, którzy ją tworzą, bo właściwie nikt nie przewidział tego, że ludzie będą spontanicznie chcieli budować taką encyklopedię, jaką mamy. Tak, to wiesz, daje sama z siebie daje gigantyczne możliwości. Samo założenie, że masz encyklopedię, która się może zmieniać, to już daje ci wielką przewagę w walce z dezinformacją, prawda? Po pierwsze, to, że to się, coś się zmienia, nawet kiedy napiszesz daną informację, posługując się najlepszymi źródłami w danej chwili, w momencie, kiedy prawda wyjdzie na jaw, albo przynajmniej nasz ogląd na temat sprawy się zmieni, zawsze możesz do tego wrócić, możesz to poprawić. To jest wielka przewaga nad artykułami na przykład gazetowymi, gdzie dzisiaj napisałeś to, ale pojutrze już nie poprawisz tego artykułu. Napisałeś go najlepiej, jak umiałeś, nawet jeśli dołożyłeś pełnych starań, zmieniła się sytuacja, ale ty już do tego nie wrócisz. Możesz co najwyżej napisać sprostowanie i tyle. No ale Wikipedia właśnie posiada ten czwarty wymiar, czyli czas. Można spojrzeć w całą historię hasła od pierwszych literek, które ktoś tam postawił na samym początku. Tak, na szczęście widzisz, nie musimy być genialni od samego początku. To jest pierwsza rzecz. Po drugie to, że posługujemy się źródłami, co wymaga u nas samych zatrzymania się. To znaczy bardzo łatwo jest napisać i się pomylić. To jest to coś, co widzimy w mediach społecznościowych, prawda? Bardzo łatwo jest kliknąć to podaj dalej albo napisać coś z głowy, tak? Bo tak mi się wydawało, bo tak podpowiadała mi pamięć, albo oczywiście tak jest. No bardzo często, jeśli weźmiesz prawdziwe źródło, jedno, drugie do ręki, zaczniesz to dokładnie czytać, to wtedy sobie przypomnisz, że nie, jednak niekoniecznie to wygląda w ten sposób. Takie myślenie życzeniowe. Tak, wiesz, wyobrażałem sobie, że jednak to było inaczej. Tak, no bo człowiek taki jest, optymalizuje wykorzystaną energię, a praca ze źródłami nakłada większy rygor. Trzecia rzecz to jest właśnie ta kontrola, bezpośrednia kontrola z innym człowiekiem, dlatego mamy nadzieję, że Wikipedię będzie pisać, zawsze będzie pisać stosunkowo wiele osób, bo każdy człowiek może się pomylić, każdy może źle zinterpretować pewne źródło. Ważne jest, żeby sobie wzajemnie pomagać, bo to też nie chodzi o to, żeby do siebie wzajemnie strzelać czy do siebie krzyczeć, chodzi o to, żeby sobie wzajemnie pomagać i poprawiać ten tekst ku lepszemu. To są rzeczy, których media tradycyjne nie mają. Ile razy czytałeś gazetę internetową i nawet ona ma komentarze. I w komentarzach wytyka się autorowi, że to nie jest tak, podaje się źródła. Czasem są wręcz straszne oskarżenia, na przykład, że to jest artykuł tak naprawdę splagiatowany, jest przetłumaczony z czegoś, a to jest oryginał, bo zawiera bardzo duże błędy merytoryczne, prawda, i są informacje. To się troszkę przypomina dyskusja, tak, z hasła. Tak. Tylko, że tam jest merytoryczna. U nas w Wikipedii jest ta dyskusja, no, merytoryczna. To znaczy, często nie ma, bo już nawet nie dyskutujesz, tylko po prostu poprawiasz. Mhm. A w gazecie, nawet najlepszej gazecie internetowej, nie masz takiej możliwości. Chociaż byłbyś platynowym prenumeratorem, to niestety nie wejdziesz na artykuł i nie klikniesz edytuj. Tym bardziej nie zrobisz tego w audycji radiowej. Nie wiem, nawet jeśli będzie najbardziej uznany autor podcastu, powiedzmy, bo jesteśmy w podcaście, nie wejdziesz mu i mu nie zedytujesz tej pół minuty. Możesz jedynie skrytykować na końcu. Dokładnie. W komentarzu. Dokładnie. Także Wikipedia, jak widać, i tutaj się broni. Potężna przewaga. I tutaj właśnie, wiesz, sprawdza się ten słowo pisane. Wydaje mi się, że to jest jedna z podstawowych przewag, bastionów, może dlaczego Wikipedia cały czas się broni i pewnie długo się będzie broniła w tekście, chociaż tutaj jest dużo mowy o mediach, nowe media, wideo i tak dalej. Znacznie trudniej jest się edytuje i poprawia po kimś nagranie audio czy wideo. A tekst jest bardziej demokratyczny, nie potrzebujesz tylu umiejętności, tak dobrego sprzętu, tyle czasu, znacznie łatwiej skorygować czy uzupełnić
Nie słychać otoczenia, możesz to robić w każdym miejscu, na lotnisku, w samolocie. Tak, z komórki, edytować, z laptopa. Tego nie słychać, prawda? Potem. To znaczy nie musisz mieć studia, mikrofonu, tak. bo takie rzeczy się, wiadomo, się demokratyzują, prawda? Kiedyś musiałeś mieć dobry aparat fotograficzny, teraz wystarczy komórka. Musiałeś mieć jakieś bardzo dobre mikrofony, teraz można sobie poradzić może trochę inaczej. Ale to mimo wszystko cały czas jest trudne, wymaga znacznie więcej czasu, wymaga pewnego sprzętu, a tekst, wystarczy zobaczyć, z jaką prędkością ludzie piszą rzeczy na forach, albo potrafili robić tak zwane flame wary. No, a poza tym tutaj wartością nawet jest dostawienie przecinka, jeśli ktoś zauważy, że tak, nie ma. Przecinka, kropki, linku do źródła. I to można błyskawicznie zrobić. Tak. Michał Buczyński był moim gościem. Dziękuję ci bardzo, Michał. Dziękuję bardzo. To był podcast Wikiradia z serii pod tytułem Jak Wikipedia zmienia świat. Zapraszam do subskrybowania w czytnikach podcastów. Główne z nich to Spotify, Apple Podcasts i Google Podcasts. Odcinki podcastu można również pobrać z Wikimedia Commons, gdzie znajdują się w kategorii Wikiradio. Ja nazywam się Borys Kozielski i dziękuję za uwagę, a gdybyście chcieli się ze mną skontaktować, to zapraszam poprzez e-mail boryskozielski@wikiradio.org. lub przez Wikipedię. Nazwa użytkownika, którą się posługuje, to moje imię i nazwisko. Do usłyszenia.